dobry. Dzień dobry. Zero. Ale nie wiem czego. Opatrz. Zero kalorii. Kills 999 bakteria. Jest napisane Kamil i Rdza, więc to jest dobre. To będziesz bulgotać? Najlepiej właśnie tak. Samochody? Tak. Tak, tak, właśnie. Testujemy, czy da się takim czymś nareferować. Pachy robicie też? No właśnie chciałem zrobić o tym. O tym, tym to niby jest na rdze, więc od rdze wiesz jakieś tam... Widzenia. Do widzenia. Zobacz. Silnik będzie po remoncie. Silnik będzie wyczyszczony do cna. Lime and Rust Remover. Limonka i rdza. Człowiek usuwać ty. 99,9 bakterii. Zabija. A wiesz co to znaczy? Że czyściutko. Nagar do cna. I patrz teraz na to. Kreci? Granulat do rur. Dobra. Chodźcie. Bo ogólnie dzisiaj jest film, w którym kurde robimy generalny remont sejaka mechanicznie. W postaci różnych płynów. Jak? Zaraz zobaczycie. I grany jest dzisiaj sejaczek, który kurde stoi 5 lat już. Wygląda jakby stał co najmniej 10. O, koło można założyć. Nie zaszkodzi. O, jest, tu jest. Ja nagrywam dzisiaj. Ja nagrywam. Ja dzisiaj nie robię, nagrywam. Siedzę z tym kamerunem. I zobaczcie jak ładnie będzie nagrane. Uwaga, otwieram. Otwórz! Jeden, jeden. A czemu tu nie ma akumulatora? O matko. Jedyne te. 5 lat. Masakra, lalka. Nie jedź, koło nie masz. Co to? Kamerun idzie. Ładnie chodzisz? Dwie szpilki i styka, chłopie. Mówisz? A jak? Spielberg tak zwany. O tak, o, kluczem takim dokręcasz? Co ty, kamerunisko, ty? Kiedyś elektrycznym kluczem już dokręcaliśmy, a teraz znowu krzyżakiem. Dlatego każdy, kto chce pomóc nam, żebyśmy się rozwijali, a nie jednak cofali, to niech zostawi łapkę w górę. Suba też możecie zostawić. Prawda, kamerunisko? Tak. Ale jest problem, bo tutaj jest zakopane, chłopie. I to tak nie mało. 1/3 koła jest zakopana, chłopie. Nie mało to jest. Nagrywasz? Nagrywam, ciebie, tak. To słuchaj, musisz mi pomóc. Wyjechać tym? Tak, do tyłu. To weź, wyjedź. Dobra, to jadę. To ja. Siema. Wyjedzie! Skubany! Terenuwa! Pajęczyny, 5 lat mają. Ty, ale posłuchaj mnie. Bo tu jest jedna rzecz, która działa dobrze. To? Na pewno? Naprawdę. Pokaż. Wbij. Trzymaj. O, wgiął się. Sejaczek. Gały nie ma, ty. Czuję się nie swoje, jak nie ma tej gały. Gej! Tutaj powstała nowa cywilizacja. Mrówkęsy. To dało tato, że to faktycznie stało 5 lat. O, tutaj S jest. Znaczy sport. Co ty? Niektórzy ścielą sobie łóżka, a ty ścielisz sobie sufit. No tak. Jak sobie pościelisz, tak ci na głowę nie nakapię. Wyruszamy w wielki rajs. Work hard. Crossfitowiec ty, work hard, chłopie, do majta. Weź lusterkę ustaw. O, idea, jest kamera na nas. Powietrze jest czy nie ma? O kurna. Chłopie, nie ma, pompowaliśmy? Ty, trawy położysz, kurzy się rolnik, że jeździsz po jego polu i trawy kładziesz. Czy da się zobaczyć powietrze, czy nie? No powietrze bierzesz i patrzysz. I widzisz stan, jest, musi być między minimum a maksimum. Nie uczyli się na prawo jazdy? Od 2,5 do 3,5 cm pomiędzy zębatkami. Jaka trawa wysoka, ty. Urosła. Patrz, wstaje. Ty, ale sprzęgło dobre. No, sklejem. A kurwa! A co ty robisz? Czemu na trójkę? Ale jedynkę może wziąć, co? No, jest jedynka. Złaź ten, bo mnie już ciśnie tutaj. Koło kałuży przyjechał? Zdolne auto. Rzeczywiście. Zdolne auto. A mu to robi, ty. Ty zrobi ten ciąg kałuż. Zrobi. Tylko się dobrze rozpędź. Już. Daleko pojechał. Przeszedł. Dlaczego on w miejscu stoi w ogóle? Jakby chciał strzelić i on nawet koła mi nie obracał. Ty zastał się! Ogniem do przodu! Idzie! Błoto zassało, dosłownie tak zassało, że ledwo obracał kołami, człowieku. Luźno wyszedł, chłopie, luźno! A żeb go licho! Aja, żeb go! A rzep z tym kałużami. Aj, nuje go. Ja i tu w kałużu. Kurde, żaby. Crazy frogi skaczą. Dobre.
jedzie jeszcze. Jeszcze jedzie! O to właśnie chodzi. I zdech. Zdech? A ja myślał, że z betonu. A on zdech. Ale kurde, hamulec jest. Jeszcze nie ma hamulca. Trochę dostał wody, nic mu nie będzie. Dobry samochód jest sajak. Czemu? Bo jest dobry. Też tak myślisz? Nie. Ja myślę, że tym sejakiem trzeba spróbować takie trawersy jakieś. Zobaczyć, czy on sobie radzi w terenie dobrze, wiesz? No jakie, w krzyże. Zawaliście, o, prawie. Kamerun, chodź. A poczekaj. Nie wejdzie do przodu. Co nie wejdzie te? O, siła. Podlaskie mięśnie. Skubany się wspina! Ale wszedł, dymka puścił! Terenuwa, frontera, śmiech! Dawaj go podwyższymy i na gratraili go bierzemy. Tyle z tematem. A że się powiesił człowieku spodem i wjechał jeszcze, to dla mnie to hit jest, nie? Szyk! Ładnie sobie poradził. I szybko nie pękła, nie? A w drzewo wjeżdżą. Tak konkretnie. Remont silnika? Czemu nie? No, remont by się przydał, bo by nie przerywał. No z kim to on przerywa, ty? No. Trzeba to chyba zrobić. Trzeba przyczyścić trochę silnik. No i wszystko, no to jedziemy na warto. Ała! Ała, sejakul! Jedź! No, dobra, chciał zrobić, to zrobił. To weź. O nie, o nie. Ale ciekawe, czy dziura, czy zagrzany. I co? Już nic nie ma. Znaczy jest silnik ogólnie. Nie ma niczego. Silnik jest? No. A czy jest płyn tak zwany? Jest ciśnienie, więc jest dobrze. To dobrze, dobrze. Zero problemu. To jest stój, no czego? No dobra, Jezu, dawaj, otwieraj. Zróbmy klasyczkę. Jak zwykle chłop chce klasyczka robi. Nie ma sprawy. To trzeba na spokojnie usiąść i pomyśleć. Patrz, mieszek do biegów. Dobra, ej no. Tutaj jest silnik. Okay. Pracuj twardo. Dupą. Ty to dobry. Hard worker, człowiek. Tego robię? O? I na Instagrama można wrzucać takie zdjęcia, także zapraszamy na naszego Instagrama. Różne takie zdjęcia, na przykład chłop siedzi w samochodzie, chłop stawia nogę na progu. Ja mam krawat dzisiaj. Naprawił się. Otworzyłem maskę, popatrzyłem, bo myślałem, działa. Lubi to. Przepraszam, czy to jest zasiek? Czy ten samochód jest powypadkowy? Beskidu ty, zasiek! A co ty myślisz, że fabryka nie robi zasieków? Nie, myślę, że nie. Życie nie jest idealne i my pokazujemy to takim, jakie jest. Samochód był albo źle pomalowany w salonie, co świadczy o tym, że nie każde auto z salonu jest idealne, bo ludzie tak mówią, przy sprzedaży auta na przykład mówią, chcesz ideał, to idź sobie do salonu, kup. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gadu, a co jak ci chce? Chcę zostać odbawiony. Gazowany ty. Gotowałem, ty nie bój się. Ty no nie wiem, nie widać za bardzo, ale człowieku jest tutaj tyle syfu. Nie no, widać na ściance trochę no. Dużo dobrego tutaj jest. Dużo dobrego. Właśnie, pytanie. Czy domestos tutaj, żeby zabić bakterie, czy... Kurde, to. Dawaj to. Ale czekaj, tu nie ma wody. Dolej. No nie ma, no. No trzeba. I to dużo. Ale lej to ładnie. Ale ciepła ta woda jest. Nie, zimna jednak. Chodź tutaj, woda cieknie tutaj. Upagiety! Tak, o, odważny ty? No patrz, uważaj. Pamiętajcie, że jesteśmy profesjonalistami i wykonujemy to w kontrolowanych warunkach. Ale kamień jest. No jest kamień. Jest tam kamień, a to usuwa... To nie, to usuwa... Wszystko. Brudy usuwa. Ej, słuchajcie, krzumi. Ale słuchaj, udrożnił mu jeszcze to. To jest kret, on musi tam pokretować się. To dawaj jeszcze, odpal. Wiem. Pachnie takim przedrożnianiem rur w chacie. Co masz w składzie? Nitro? Który samoczynnie usuwa wszystkie zanieczyszczenia stałe i organiczne, likwiduje nieprzyjemne zapachy. Ty, teraz się miesza. Fajnie pracuje. Stój! Ostrożnie. Teraz dopiero cyrkulacja zachodzi, co nie? Teraz dopiero tego. Tak jest. Tego, od głąb. Co, już tam czyste jest, czy nie jeszcze? Co odkręcić, zobaczyć, chodź. Co? No dobrze jest. Chłodnica jest jak nowa, zobacz. Nagraj ją. Widzę, że jest świeża. A kosztowało to 5 zł jakieś, kurna, ty. A nowa chłodnica 500. Ale nie to jest najważniejsze. Ja uważam, że trzeba silnik
z nagaru wyczyścić. Bo on przerywa i... Silnik ogólnie ma pytania. A nagar to jest węgiel, a węgiel to jest w pewnym sensie kamień. A na kamień i rdzeń mamy coś takiego. Fajne, bo nie musisz się schylać. Możesz w takiej, wiesz, wygodnej pozycji i patrz. Dobra, musimy chwilę odczekać. Patrz, tu jest rdza. O! Proszę bardzo, ty. Proszę uprzejmie. O tak. Przepraszam jeszcze, stój, stój, poczekaj chwilę. Tu jest rdza, tu i tu. Dobra, odkręcaj. Tutaj? Robimy remont silnika. Tak. Co tutaj chodzi? Najpierw bakterie. 99,9% baterii zabija. Ty, ale to jest gęste, jak żel. Ty, ciekawe, czy się wyczyści głowica sama? No, ciekawe, ciekawe. Obawiam się, że jeden środek nie wystarczy. Stój. Trzeba odpalić i niech pochodzi. I wtedy trzeba zmienić ten olej i wtedy zalać nowego i wtedy zobaczymy, jak poprawiły się osiągi silnika. Odpalił. Działa. Dzięki. To dźwięk czyszczenia jest. Ja uważam, że trzeba się trochę przejechać i wtedy dopiero zmieni. Nie wiem, co ty kombinujesz. I co wtedy? Właśnie nie wiem, o co chodzi. Ale to przez kuchankę gorzej pali. O nie! Okej. Okej. Kuchanka zaczyna działać. Chyba bardzo dobrze. O! O! Bo to wiesz, wygoniło to złe, wypaliło się, o, wiesz? Znowu się wypala. Ciekawe, co się dzieje. Wiem, co się stało. Uszczelniacze? Tak, za dużo nalaliśmy. Trzeba zlać, będzie dobrze. Po prostu jest znak, że należy teraz puchankę wylać i zalać nowy olej i będzie już wszystko w porządku. Dlatego jedziemy to zrobić. Mechanik chyba nienawidził tego klienta, że przywalił to na klej do gwintów. Zalejmy coś tu świeżutkiego. Olej to jest coś takiego, co musi być w każdym samochodzie. Owszem. Płyn chłodniczy albo woda też. No. Koła też. No. Ogólnie, a jest jeszcze rzecz, która jest nienamacalna, a jest w samochodzie. Musi być. Samochód między innymi jeszcze musi mieć OC. Wiesz co? Ja mam 4 samochody, myślę nad 5 i wiesz, co mi wpadło w oko? Pewnie kompot. No tak, ale 3-2-3. Kompot 3-2-3 człowieku z zatartym silnikiem, chłopie. Długo będzie stał, więc wylisz takie OC, żeby stanie opłacało się jak najbardziej. Mówi PL ukośnik motokoty poszło. OC, rok produkcji... 99. Benzin. Tak. Silnik jakiś duży. No 2,5, 3,2,3. 3,2,3 TI to jest, nazywa się tak. Tak, tak. Kalkuluj. 412 zł, minus nasz cashback, 262 zyla, dobrze? A każdy tylko mówi, nie, ja nie dużego silnika nie będę kupować, bo 1,6 to malutkie będzie ubezpieczenie, a 2,5 to już... To wszystko jest nieważne, bo i tak te 250 zł to jest człowieku śmiech za ubezpieczenie za rok. Mówisz? Dlatego jeśli ktoś chce też takie tanie ubezpieczenie, to wbijajcie na Mubi, zróbcie kalkulację na swoje auto i nie przepłacajcie, tak samo jak my nie chcemy tracić czasu. Kręcaj śrubkę, człowieku, teraz. Kręć koreczkiem, ty. Panie Kasztan jeden, proszę zalać tutaj świeży olej. Co ci, świeży. Co cię śmieszy? Świeży. Zacznij, stój. Bo Sajak, przypominam ci, że on działa dobrze nawet z małą ilością oleju. Nie trzeba tutaj dużo jego. Dobra, odpalaj. To do nic, ale zobacz, że równo pracuje. No tak, wcześniej nie pracował i robi równo. Na wszystkich. Bez jaj wcześniej nie pracował równo, nawet przed kuchanką. Widzicie? Czkawkę miał, nie? Równiutko. 5 zł kładzisz na silniku, nie spadnie. To. Weź odpal. Proszę państwa. No i co, i co? Ładnie, nie? Patrz się, 5 zł, silnik nowy kosztuje 500, ile razy lepiej? 100 razy lepiej. Hej, dodać coś? Dobra, jedziemy. Jakoś... To idzie dobrze? No wstaję, zawaliście. To dlatego, że układ jest od kamienia. O kurde, ty! Ty! Ty, ale powiem... Bo jak się odwija, ty! A chwilę taki... Fajnie idzie ty. Chłopie. Fajnie idzie ty. Nawet się nie rozpędzam, więc to nie ma sensu w ogóle. Bez sensu. On teraz po tej pukance, chłopie, jest człowieku lalką. Nadal na wszystkich cyrkach chodzi. W teren wlatujesz człowieku i on śmiga sobie. Człowiek przychodzi jak chce. Normalnie, chłopie, se jak kulec. Oj tak, byczku!
Ale pożera te drzewka, pożera je. Przychodzi przez drzewa, człowieku. Ty, jakie wykrzyże robi. On lubi tak, on wie, o co chodzi. Jedziesz przez las, nie, między tymi drzewami i masz mega blisko siebie drzewa, dwa, i myślisz, że nie ma szans, a normalnie tylko pyk. Chłopie, widziałem właśnie, że wjeżdżą w dwa drzewa takie na styk, nie? No. Ale to było po prostu, to wjeżdżał jak chciał, nie? Ale... Ja chcę teraz zrobić rajdzik. Dawaj ze mną do środka. Okej. Let's go! Gdzie ty jedziesz, ty? O kurde, co z tą pierą, człowieku? Aha. O kurde, fotel się rozłożył mi. Pas. Do tyłu. A, bo tu błoto. A few moments later. Golf Rescue? To ty? Oh yeah. Ciągnij go. Ogień. Hamoc i szarpnij te. A co to za kształt tam jest? Co to jest? O matko bosko. Obraził się. Dobra, dawaj, nie ciągnie. Oj tak, byczku. Kurna, jak wyrywa. Dobra! Ratuj! Dobrze, golfik! Łas jest! O! Tylko trzeba, o! Trzeba podłączyć kulce jeszcze. Jeszcze raz! Nie, dawaj, nie. Dawaj! Dawaj, dawaj! Jest! O to właśnie chodzi, człowieku! On wie, człowieku! Człowieku! Jak on się mieści między drzewa, chłopie! W drugą stronę leci, patrz! Nie będzie pytał! Dwa koły się podniosły! O jest! Pa! Dobrze! Nie wstrzyma! Człowieku, i z klametki smyrniasz i wejdzie. Ale człowieku, nie to jest najważniejsze. Silnik jego dostał drugie życie, człowieku, tą płukanką. Ważne jest to, żeby ludzie zasubskrybowali nasz kanał, bo bardzo blisko do 500 koła, także dobijamy. No i oczywiście zostawcie jakiś fajny komentarzyk. Sejuwa, Terenuwa. Oczywiście wbijajcie do linków w opisie, do naszych partnerów. Pozdro, elo, trzymajcie się, ziomeczki. Do zobaczenia.